Dobra, kolejna rodzinka, kolejna dosyć ważna dla mnie rodzinka, z której matki mają dla mnie jakąś większą wartość, bo jest naprawdę i spokojna, i miodna, i w miarę znośnie nierojliwa. Trochę o niej zapomniałem teraz i muszę sprawdzić, jak to wygląda. Zabieram starą matkę, tam przygotowałem jeszcze ostatni już w tym szeregu ulik po rodzince, która była słaba i którą połączyłem w końcu, bo nie szło jej wyreanimować po zimie, więc teraz matka z odkładem pójdzie do tamtego ula. Ale najpierw trzeba ją znaleźć. Dobra, bierzemy się. Krata przygotowana do pobierania propolisu, ale na razie to tutaj propolisu jeszcze nie noszą. Tak to wygląda nadstaweczka. Tylko nie pamiętam, czy ja tutaj dawałem kratę odgrodową. Oby. Mam nadzieję, że tutaj nie jest wszystko zaczerwione, że to jest wszystko do odzyskania, no ale zaraz zobaczymy. Najpierw zdejmę ten korpus, później będę postaram się znaleźć matkę, a później będę sobie to przeglądał i sprawdzał. Dobra, czyli ten lecimy. Dosyć. Nie wiem, czy jest krata pod spodem. Nie się przykleiła, czy nie. Nie ma kraty. Więc to już jest niedobrze. Teraz tak, co tutaj w połóweczkach słychać? W połóweczkach jest miodek. Dobra, krata jest na samym dole, więc udało się. Także to też będzie do odzyskania. To jest troszkę lżejsze, ale coś tam nanosiły. No i teraz sprawdzamy, co tutaj się dzieje. A tu może być dosyć ciasno. Zaraz tu jakiś węzeł przyniesiemy. Ale najpierw szukamy mateczki. Też widzę, jest sporo nektaru nanoszone, coś tam pozasklepiane. No zobaczymy, jak tutaj z czerwiem wygląda sprawa. I mam największą nadzieję, że ta mateczka mi się przypadkiem nie wyroiła, bo ja tak dosyć dawno do niej nie zaglądałem, bo zawsze do niej nie mam jakichś tam... no nie ma z nim zazwyczaj żadnych problemów, ale różnie to może teraz być. Coś tu sklepią już ładnie, także to też sobie pójdzie do góry. Tutaj czy jest, są jajeczka jeszcze jakieś, czyli chyba matka nie szmychnęła. Jak widać tutaj też na połóweczce, tutaj ramka pracy, a tutaj to do odzyskania. To można wtedy sobie ściąć i od razu rameczkę pozyskać. Żal mi zawsze, żeby niszczyć sobie całą ramkę pracy, bo za duża powierzchnia i szkoda tego wszystkiego traktować jako ramkę pracy. Dlatego zawsze na połóweczkach, znaczy zawsze, od jakichś 2 lat staram się to robić na połóweczkach. Larwy są, jajeczka są, czyli matka jest, nie uciekła. Podejrzewam, że jakby uciekła, to znacznie mniej pszczoły by tutaj było, tak więc... Ale trzeba ją znaleźć, teraz trzeba ją namierzyć. O, to jest fajna ramka do tego, żeby dać matce do odkładziku.
albo ta. Ta też będzie bardzo dobra. I tutaj jest trochę pierzgi. Pokarmu to tutaj jest niewiele. Ale najważniejsze, znaleźć szybko matkę. Nie widzę na razie mateczników rojowych. A szkoda, bo jednak z tej matki to chciałbym koniecznie takie mieć. No ale jeżeli nie, no to będą ratunkowe, trudno. Ona jest na tyle fajna, że... że będę podejrzewam i zadowolony z mateczników ratunkowych, nie? O, jest rojowy, super. Nawet dwie sztuki. Nawet trzy. O, rewelacja. To już tutaj zostaje na pewno. Zaraz tą ramkę sobie opiszemy, żeby matki były pozyskane koniecznie właśnie z tej ramki. Tutaj też jest git. Dobra. Teraz jedyne to, na czym mi zależy, to znaleźć szybko matkę. A z tym może być problem. Jak się zawsze bardzo chce, to wtedy ona się nie pojawia. Chociaż tutaj ta nie jest jakaś... O, też tutaj mamy mateczniki rojowe. No super, super. Czyli będzie z czego ciągnąć mateczki, czyli trzeba szykować nitki weselne, bo z niej to na tej matce, na powielaniu tej matki bardzo mi zależy. Dobra, ja może przypauzuję, jak ją znajdę, to z powrotem włączę wszystko. Dobra, mateczka znaleziona, jest na tej ramce, więc ta ramka już od razu idzie sobie do drugiego ula. Ona sobie tutaj, tutaj sobie chodzi. Także ją już zabieram, tutaj jest dużo, ramka z dużą ilością pierzgi. Także ta rameczka od razu idzie tam, już nie będę ją przekładał później, żeby jej nie zgubić. Taka o, żeby w miarę szybko się wsparcie w tej rodzince wygryzło, żeby było zasilenie w miarę szybko. Tutaj też jest trochę pierzgi. Tam dać, żeby jeszcze pokarmu było w miarę sporo. Dobra, poświęcimy tą rameczkę z tym miotkiem, damy jej do góry, do tego, do odkładu, niech ma, żeby im jedzonka nie brakło, i z jednej ramki jeszcze dodatkowo strzepnę pszczoły, żeby tam troszkę tego wyszło.
Dobra, teraz tutaj stąd weźmiemy, jeszcze strzepniemy co nieco tam. No i dobra, taki jest miks pszczoły. Część starej wróci, część młodszej zostanie. A trochę trutnia za dużo. Nie będziemy im tam dorzucać trutnia. Ważne jest też, żeby do odkładu ze starą matką nie przerzucić sobie mateczników, bo to... Spokój, spokój, spokój. No tutaj przy tych bliskich wyjściach dużo trutnia na ramkach. Niepotrzebny im tam truteń. O, dobra. Tak, o miks pszczółki. No i dobra, jak to tam wygląda? Teraz się sajgonik tutaj pewnie zrobił troszkę. Poukładane. Opalala. Trochę taki chaotyczny ten filmik, ale także jest. Pusta ramka, ramka z czerwiem, ramka z matką, pokarm, węza i na razie to zamkniemy, a później zobaczymy co tam. Dobra, one sobie tam obejdą, dojdą do tej matki. Jutro pojutrze zobaczymy, ile tej pszczółki tutaj zostało, czy trzeba będzie coś zareagować. Dobra, na razie tego nie będziemy, ale te pszczoły sobie przejdą tutaj do niej. Dobra, słoiczek w zapasie. Dobra, idę tam to teraz składać. Co to będzie do odwirowania, to będzie do odwirowania. A może dobra, już ile ten filmik trwa? 12 minut, dużo. Nie wiem, żeby się miał nic, ale... Pewnie się zanudzicie później, ale trudno. A, jeszcze węzę miałem sobie przynieść. Dobra, dobra dziewczynki, składamy was. Tylko teraz sprawdzamy, gdzie są mateczniki rojowe, na tej na pewno. MR. Na tej chyba też. Tak, jest tam jakiś na spodzie. Jest tutaj. Tutaj dwa. MR. Żeby zwracać później uwagę ze szczególnością na te ramki. Jak będę przed wygryzaniem sprawdzał. Tutaj nie ma, dobra. I tutaj też.
Tutaj na dół na razie tylko puste dołożę jeszcze. Jedna węża niech będzie. Jakaś rameczka. No i coś jedno trzeba jeszcze dołożyć. Bo zaraz mi coś tutaj zabudują, ale... Pełne tutaj są, także pauza na chwilę, idę po jakąś jeszcze ramkę. Dobra, uzupełniłem jeszcze jedną węzeł, na razie niech to tak będzie. Teraz weźmiemy, troszkę zgonimy pszczółki niżej. Niech się już rozejdą po ulu, niech szukają matki, niech się zajmują matecznikami. Dobra, teraz zobaczymy tutaj po ugarci, jak to tutaj wygląda. Zerkniemy, co tu się dzieje. Jak tu z miotkiem. Tutaj słabizna, tutaj nic nie nanosiły. Coś tam, jakieś tam pojedyncze kropelki są. O, muszę im zatkać tutaj wejście, żeby się coś nie wyrabowało. Tutaj już ładnie podlane, także może do czwartku się uda to wywirować. No tutaj też to całkiem ładnie wygląda, też podlane. Tak, 4-5 kg pewnie z tej nastawki może się nazbiera. Też podlane, coś tam jeszcze dobudowują, to na węzie. Pociągnęły ładnie, git. Tutaj też jeszcze widać, że ten... Chociaż nie wiem, czy to już nie w niektórych miejscach nie zaczyna krystalizować. Do czwartku może być problem, no ale nie mam innego wyjścia. Też całkiem ładnie. Nie, no jest spoko. Pszczoły ogarniają, pracują. To wszystko im sobie pozabieramy. Tutaj była węza dana. Też coś podlały. No coś tam próbują, starają się nosić. Czemu daję kratę odgrodową? Po to, żeby ten, żeby później, jak matka mi się wygryzie, żeby cały czas była ta krata jednak, bo później zapomnę, coś nie będę mógł zajrzeć. To najwyżej się pościnają. Matki, no to puściutkie. A żeby mi nie poszła już do góry, bo później będę robił przegląd i tak to mogę szukać już wygryzionej matki tylko na dole, a tak bym po całym ulu musiał ganiać. Dobra, i zerkniemy jeszcze na górę. Kurde, czy ta ostrość tak jest cały czas? Beznadziejnie? Czy to tylko chwilowa sprawa? Dobra, no i tą nadstaweczkę damy. Teraz jak to wygląda? Wyprostujemy troszkę. Opa. Zerkniemy, co tutaj się dzieje. Tutaj, bo tutaj też był w pewnym momencie czerw przekładany. Więc też lepiej zobaczyć, czy tutaj coś już się nie gryzie. Przypadkiem zawsze lepiej sprawdzić. Pozalewane. Coś próbują sklepić. Zaraz tu wrócimy. O, tutaj jeszcze jest czerwiu troszkę. Czy tutaj nie ma mateczników jakichś? Nie. Ten czerwik się wygryzie. Wiadomo, trutowy zostanie, to się go usunie. Ale ten czerwik już niedługo powinien się kończyć wygryzać. Tutaj też zwykły czerw się już wygryzł. Został tylko trutowy. Także no, szału nie ma w tym roku. Patrząc na zeszły rok, ale też no nie ma takiej tragedii. No. To są rameczki takie. No tutaj jeszcze też troszkę czerwiku, także do czwartku myślę, że się ogarnie to wszystko. Może już nie będzie nawet tego trutowego. No tutaj też jakaś końcówka czerwi jeszcze została. No sklepią, coś próbują sklecić, ale to nie jest tak jak zwykle. Tutaj troszkę pustych powierzchni jeszcze w środku, więc taka ramka to już jest podejrzana. Że może być za rzadka, nie? No a tutaj też jeszcze trochę czerwik, trochę, no gryzie się czerw. A
ale przede wszystkim patrzę, czy nie ma jakiegoś matecznika wygryzionego i tutaj to mi się nie podoba. Czy przypadkiem tutaj zaraz mi się nie okaże, że jest druga matka? Trzeba będzie dokładniej sprawdzić, ale myślę, że nie, że powinno być ok. Że to jest coś starego, jakaś budowla. Bardzo mi się nie podoba tutaj ten środek taki wyjedzony. Może się okazać, że tutaj jest coś w górę, jakaś matka. Jeszcze się nie unasieniła. Miejmy nadzieję, że nie, no bo rzeczywiście długo do nich nie zaglądałem tutaj. Jakaś ładna rameczka. No zbiera się tutaj. Licząc pewnie cały korpus będzie tego. No też się wszystko zdąży powygryzać po czwartku. Okej, dobra, przyjrzane. Składamy to tak jak było, żeby już chociaż w tej nadstawce nie robić zamieszania. Wrykamy dziewczynki na dół. Kładziemy kratę. Ona jeszcze na razie nie spełnia swoich opcji. No, coś jakieś pojedyncze propolisowania się pojawiają tutaj. Ale to jeszcze nie jest to, co będzie w czerwcu, lipcu. Także. Dobra, daszek. Czy ktoś widział daszek? Dobra, koniec. No, także odkład ze starą matką zrobiony. Tutaj są mateczniki rojowe. Popełniłem jeden duży błąd, jak teraz składałem gniazdo, bo pszczoły, które uzupełniłem w tamtym ulu, strząsłem z ramki z matecznikami rojowymi. Teraz te mateczniki są w takiej fazie, że dałem ciała. Wiem, która to jest ramka. Nie mówiłem nic w trakcie kręcenia filmu, ale mówię, nie, no bez sensu. Trzeba powiedzieć, no dałem ciała. Strząsłem tam, gdzie były te trzy mateczniki rojowe. Strząsłem tą ramką w tamtym ulu, także mogłem uszkodzić te larwy w tych matecznikach, no ale zobaczymy za, no w czwartek zerknę tam i zobaczę, także klops na całej linii, popełniłem błąd, jak widzicie, dopiero jak zrzuciłem tam już tą pszczołę, to zobaczyłem, o kurcze, mamy mateczniki rojowe na tej ramce. Dobra, zobaczymy, czy na końcu to jest filmiku, także zobaczymy, czy ktoś z Was w trakcie wyłapie to. Dobra, trzymajcie się, hej.